Nino, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta. Psy zaraz ją rozszarpią. Zrób coś. Ratunku! Nie! 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 Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój! Nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! To było? Ani chybi magia. To bestia! Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred. Czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zdziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co się teraz stanie z Alvinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Co robisz w tej wiosce? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę?
Jak skończę pomagać ofiarom z fory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc? Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Bywaj. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę. Lepiej zachować czujność. A może jednak grube to będzie lepsze? Czego tu chcę? Podaj piwo. Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Oberżysto, jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie. Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę?
A czego tu chce? Jestem wiedźminem. Cu, na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chce? Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Z obcymi nie gadam. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesta znam. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzym. Wy nie wiecie, jak to jest. Jak rodzina i wszystko wokoło na zarazę umiera, jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło lub daleko było. Później Wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew. Ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny. A myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy 5 kapliczkach modły czyniąc. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. Bywaj. Witaj, przystojniaku. Widzę, żeś zdrożony. Hola, czy to nie ty tego dzieciaka zza bramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Thank you.
To niewybaczalne. Ciężka służba. Lepiej zachować czujność. Ta zbroja nosi ślady krwi i miecza. Musiała należeć do wojownika, a ten grubas wygląda raczej na pijaka. Kto mnie nachodzi? Jestem wiedźminem. Trudnię się zabijaniem potworów. Czemu wchodzisz ze bronią do mojego domu? Ja nic nie mam. Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko zadać kilka pytań. Ja nic nie wiem. Nie gadam z obcymi. Nazywam się Geralt. Teraz już znasz moje imię. Napij się ze mną, panie Gerwant. Rozumiesz? Kto nie pije, ten kapuje. A ja nie lubię kapusi. Wypijmy. O najważniejsze nie spytałem. U wielebnego byłeś? Jasne. Bo on kazał nam obcych sprawdzać. Basta!
się z nią łysy trochę za delikatnie. Wygląda na to, że panna Wesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Po moim trupie. Nie mogę się doczekać. Pożałujesz tego. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma! Nie masz jaj, żeby walczyć z wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Za chwilę możesz nie mieć jajec. Zabić! Zobaczymy, jak się mocno. Nie mogę się doczekać. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Oczywiście. Te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Wzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy już blisko.
Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. Nie chcę gorszyć staruszki. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia jutro po zachodzie słońca. Rozsypiemy trochę mąki. Przynieś z sobą winko. Ja zrobię coś dobrego do jedzenia. Stoi przybłę, znaczy człowie... kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy obaczyć, czy aby chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musim. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Thank you.
Przeklęta wiedźma! Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, a jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Znasz może jakiś magiczny sposób, który pomógłby mi w walce z upiornymi psami? A nie wystarczy miecz? Słyszałam, że wiedźmini zawsze noszą dwa. Srebrny na potwory, żelazny na ludzi. Źle słyszałaś, oba są na potwory. Niestety nie mam srebrnego. Mogę ci zdradzić przepis na pewną maść. Musisz ją starannie nałożyć na całe ostrze. Wówczas zacznie dotkliwie ranić nawet upiory. Ale nie zrobię tego za darmo. Będzie cię to kosztowało 30 orenów. Będziesz potrzebował soli naezańskiej, kwasu ginacy, winnego kamienia oraz tłuszczu. Wszystkie składniki możesz kupić u mnie. Dzięki. Zamiast soli naezańskich możesz równie dobrze użyć płatków zimejki.
Przez tę cholerną plagę nie wpuścili naszego transportu do Wyzimy! Te elfy! Wieniurki znowu atakują karawany, jak w czas wojny! Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda.
Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przydadzą mi się pieniądze. Proszę, oto 100 orenów. Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez ciebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię. Ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest 5 kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestię, albowiem powiedziane zostało. Mimo iż mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich 5 kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzierać, jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat. Wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny wiedźmin. Też wyglądał na chojraka. Widzisz go tu gdzieś? Nie! Bo uciekł! Ja nie mam w zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa, wiedźminie. Cała wioska się ich boi i nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie, ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości?
Wszyscy mieszkają na podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Odo od niedawna jest bogaty. Haren jest kupcem, a Mikul pracuje w straży miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia.
Obiecałem wielebnemu, że zapalę to nocą. Nie, to niewybaczalne. Ale mnie suszy. Co za czas? Yeah.
Stać! Czego? Jak to czego? Chcę wejść do miasta. Nie można do miasta. Jest ta, no... krawantanana. Długo jeszcze będzie ta krawantanana obowiązywać? Dowódca wie. Ja pojęcia nie mam. A dowódca pewnie w środku siedzi. Kwarantanna obowiązuje wszystkich bez wyjątku? Nie wiem. Wpuszczasz kogoś? Jak Glejt pokaże, to wpuszczamy. Rozumiem. Pogadajmy chwilę. Wielebny wie, że tu jesteś? Oczywiście. Nie wierzę. A masz jakiś znak łodniego? Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy ty łod wielebnego. Jakie macie problemy w okolicy? No ta kartiona, czy jak tam, choróbsko ludzi zabija. I potwory też mamy. Potwory? A jakie, jeśli można zapytać? No, wilcy są u nas, oj, dużo ich. Są te, no, martwiejce i są też elfy i koboldy są. Wilcy, powiadasz? Oj, siła ich, panie. I kundli jakich zdziczałych. Dawniej żem w nie kamieniami ku ciesze ciskał, ale się teraz boję. Ta. No. Gdzie dostanę Glejt? Zakon płonącej róży ma Glejty. Wieczny ogień pomaga w walce z zarazą. Nie widziałem tu żadnego zakonnika. Może Wielebny będzie coś wiedział na ten temat. On dużo wie. Nie zaszkodzi spytać. Bywaj. Wielebny mówił, znak łognia czcić. Znaczy ty łod Wielebnego. Wielebny mówił, że mogę ci w czymś pomóc. Bo ja, panie, martwiejców mam się pozbyć. Martwiejców? Ano, pan komendant kazali iść do krypty. Tam dalej, kawałek drogą. A ja, żem nigdy w życiu nie walczył. Boję się. Martwiejce, powiadasz? Proszę, panie. Jestem wiedźminem. Zlikwiduję martwiaki, a ty w zamian zapłacisz mi 200 orenów i powiesz Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobrze, panie. Ja powiem, co wiem, ale niedużo tego będzie. A bogaty to ja też nie jestem. Ale dobrze, byle martwiejce ubić. Bywaj. Ani kroku dalej. Nie widzisz, że nie wolno? Spać mi się chce.
Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. Zwłoki pewnie zwabiły gulę. Thank you.
Zostawcie mnie w spokoju. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Odważcie tego, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Nie sądzę. Broń się, Dorwaliśmy cię, wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Wiedźminie, ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę.